Witajcie, drodzy kochani. Ja chciałbym jeszcze opowiedzieć kilka słów na temat przebiegu choroby koronawirusa w organizmie. Chciałbym po prostu wytłumaczyć, jak to wygląda u różnych ludzi. Osoba, która je mięso, osoba, która pije alkohol, a przede wszystkim je mięso, ma zakwaszony organizm. I osoba, która ma zakwaszony organizm, będzie ta choroba przebiegać w sposób bardzo niedobry, bardzo taki nieciekawy. Dlatego, drodzy kochani, bądźmy wegetarianinami, bądźmy ludźmi, którzy jedzą warzywa, owoce, ewentualnie orzechy. Jeżeli ktoś lubi produkty mleczne, może ich skorzystać z produktów mlecznych, a jeżeli ktoś nie lubi produktów mlecznych, może skorzystać z produktów sojowych, czy jakichkolwiek innych, czy ewentualnie mleka ryżowego, czy mleka ze soi. Ale bądźmy wegetarianinami, drodzy kochani, naprawdę. W tych trudnych czasach, gdzie jest ten wirus, nie będę mówił z jakich źródeł on się bierze, ale on po prostu już jest w wielu, wielu krajach. Są różne odmiany tego wirusa, są odmiany mocniejsze, które są w Azji. Teraz znowu mam ostatnią informację z wczoraj, że jest bardzo mocna odmiana tego wirusa, właśnie jeśli chodzi o Indie i Azję w ogóle. Także bym powiedział wam, drodzy kochani, z rana jedna cytryna wyciśnięta, płaska łyżeczka sody, czy ewentualnie połowa łyżeczki sody. Zacznie to bąbelkować, te bąbelki trzeba po prostu zjeść, wypić, popić wodą, trochę się odbije. Ale to po prostu spowoduje, drodzy kochani, że macie krew alkaliczną. Najlepiej robić tą cytrynę z tą sodą z rana. Ale jak ktoś nie ma czasu, może zrobić to trochę później również. Po spożyciu tej sody dać sobie taką jakby pauzę jednogodzinną i potem ewentualnie możecie zjeść śniadanie. Najlepiej to zrobić z rana, moim zdaniem. Także, drodzy kochani, nic innego jak doprowadzić swój organizm, żeby była krew alkaliczna. Jeżeli krew jest alkaliczna, wówczas, drodzy kochani, nie macie żadnych problemów ze zdrowiem. Nie macie żadnych problemów z wirusami, nie macie żadnego problemu z jakimiś grzybami, bo wszystko jest eliminowane. Także, jak już wcześniej mówiłem w poprzednim odcinku, również polecam srebro koloidalne. Jeżeli macie jakąś infekcję, jeżeli macie groźną grypę, jakąkolwiek infekcję w organizmie, która nie chce zejść z was, no to, drodzy kochani, nic lepszego jak kupić srebro koloidalne 500 i po prostu 5 kropel z rana, 5 kropel w południe, 5 kropel na wieczór. Brać te krople aż do momentu, kiedy ustąpi dana grypa, jakaś infekcja w organizmie, do tego momentu. Jeżeli już ustąpi, no już możecie sobie dać spokój z pobieraniem srebra koloidalnego. Również takim dobrym sposobem jest picie z soku z cytryny. Sok z cytryny oczyszcza mózg, oczyszcza krew, oczyszcza cały nasz organizm, a przede wszystkim mózg. Osoby, które piją cytrynę z rana, będą mogły zaeksperymentować, że mózg jest, myśli są jasne, mózg, wszystko jest jakby tak w lepszej kondycji, możemy myśleć łatwiej, możemy podejmować decyzje łatwiej, ponieważ mózg jest oczyszczony przez cytrynę. Także, drodzy kochani, musicie zrozumieć to właśnie, że krew musi zostać alkaliczna i dzięki temu możecie po prostu o wiele łatwiej przejść jakiekolwiek infekcje, jakiekolwiek wirusy. Będzie to dla organizmu o wiele łatwiejsze. Dla ludzi, którzy są wegetarianinami, jak dla ludzi, którzy jedzą mięso, różnego rodzaju ryby, czy tam ewentualnie jajka, no to po prostu będzie o wiele trudniej przejść takiej osobie ewentualną epidemię, prawda? Również pomocna w tym wszystkim jest medytacja. Jeżeli ktoś uprawia jogę, niech robi swoją jogę, niech robi swoją medytację. Jeżeli ktoś chodzi do kościoła i się modli, no to niech modli się w tym kościele, czy ewentualnie w domu może się modlić, żeby było to szczere, ponieważ w tej chwili modlitwa jest bardzo potrzebna nie tylko nam, ale również naszej planecie. Planeta znajduje się w takim stanie, że nie jest to dobry stan. Są różnego rodzaju trzęsienia ziemi, wulkany, a to wszystko jest reakcją karmiczną. Ziemia ma bardzo dużo karmy w tej chwili do spłacenia. Jak również niektórzy ludzie, jeżeli więcej medytują, więcej się modlą, po prostu poprawi to ich świadomość, poprawi to ich stan psychiczny, poprawi to przede wszystkim stan umysłowy.
spowoduje jakby taką połączenie z Bogiem. I to właśnie, drodzy kochani, chcę wam przekazać, że w tej chwili właśnie jest potrzebna modlitwa, medytacja, by ta sytuacja, która w tej chwili nie jest zbyt pozytywna dla naszej planety, ani dla społeczeństw ludzkich, ponieważ koronawirus nie tylko jest w Europie, ale również w Azji. Dużo ludzi straciło pracę, a również w Indiach. Także jest potrzebna medytacja w tym kierunku, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko się ułożyło i żeby po prostu ta planeta, życie na tej planecie było w takiej jakby harmonii. Także to jest mój przekaz dla was, żeby robić tą medytację, żeby się ewentualnie modlić, jeżeli ktoś chodzi do kościoła, ponieważ to pomoże naszej planecie. Także to by było na tyle, drodzy kochani. Ja jeszcze raz was zapraszam na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. O ciebie się żegnam i do widzenia.